Czwartek, 21 kwietnia, dzień dobry. Witamy serdecznie z sali konferencyjnej Stadionu Króla. Jutro dzień, na który czekała cała eukraisiacka społeczność. Otwarcie stadionu z wszystkimi czterema trybunami. Z nami jest trener Marcin Podorzała. 20:31 gwizdek meczu z Chrobrym, ale zanim o tym meczu, to zapytam, jak się okolicznościowe koszulki podobają. Bardzo pamiątki. Ładne, bardzo ładne, bardzo ładne jest, bardzo ładna jest ta grafika, bardzo mi się podoba, która nie tylko na koszulkach jest, ale gratuluję autorowi. Graficzka na koszulkach i ta graficzka jutro ziści się w rzeczywistości. No tak, tak. Szczerze mówiąc, to skupiamy się na meczu, ale to jest coś, od czego nie da się uciec gdzieś tam myślami i gdzieś tam ta wyobraźnia trochę też ucieka w kierunku tego, jak stadion, jak okolice stadionu będą wyglądały też przy okazji tego wydarzenia. No i co czeka nas święto, które mam nadzieję, że wszyscy zapamiętają na długo. Mamy taką nadzieję. Przechodzimy do pytań. Najpierw pytania z EUKS Fans, nadesłane przez Oskara Bugajnego. Jak można opisać waszego piątkowego rywala? Sumienna gra w defensywie na pewno przychodzi na myśl jako pierwsza. Tak, no taka solidność chyba, tak bym określił. Zespół, z którego skład nie zmienia się w jakimś tam znacznym stopniu na przestrzeni tam ostatnich miesięcy, czy nawet z poprzedniego sezonu. To trzon tego zespołu przynajmniej jest zachowany. Nas gdzieś tam zawsze interesuje też, powiedzmy, struktura, w jakiej czy to rozgrywają swoje akcje, czy bronią, i tutaj to jest najczęściej takie klasyczne 4-4-2. I w ataku, i w obronie, więc to są rzeczy, które nas, powiedzmy, z punktu widzenia naszej organizacji gry nas interesują. Plus to, że też mają w swoich szeregach indywidualności, które potrafią gdzieś tam decydować o losach meczu i na tej indywidualności też musimy być przygotowani. Jutro wreszcie wyczekiwane latami otwarcie stadionu. Dla zespołu wsparcie z czterech wypełnionych poprzedni trybun będzie czymś, co może dodatkowo ponieść do zwycięstwa? No zdecydowanie. Na to liczę, na to się nastawiamy. Wiemy, że przyjdzie bardzo dużo kibiców. No i rozmawiamy o tym z zespołem przez cały tydzień, że to jest coś, co my musimy umieć po prostu wykorzystać. I jak do tej pory wyniki na tym własnym stadionie na pewno nie były takie, jakich wszyscy byśmy oczekiwali, czy w drużynie, czy w klubie, czy jeżeli chodzi o kibiców, i chcielibyśmy, żeby to był taki nowy początek, że ten nasz dom to będzie coś, co nie będzie tylko jakby pokazywało to, kto jest pierwszy napisany, powiedzmy, w parze tej meczowej, tylko że to będzie rzeczywiście miejsce, w którym my się będziemy dobrze czuli, pewnie czuli, a przeciwnicy wręcz przeciwnie. Z meczu na mecz macie coraz mniej czasu. Większość z tych spotkań to będzie dla was gra o życie i chyba o utrzymanie miejsca w strefie barażowej, bo ciężko liczyć w tym układzie tabeli na coś więcej. Czy zarówno wy w sztabie, jak i piłkarze dajecie sobie radę z presją związaną z tym faktem? Wiele razy powtarzałem, że to już jest taki moment sezonu, że tak naprawdę każdy mecz jest nieco inny niż chociażby na początku sezonu, na jesieni, gdzie, powiedzmy, jakaś tam strata punktowa jeszcze była w założeniu do odrobienia, można było do tego spokojniej podchodzić. Dzisiaj na pewno każda strata punktów boli gdzieś tam mocniej, no bo patrzysz w tabelę i widzisz, jak to wygląda, ale no, to oczywiście są rzeczy, które nie będę mówił, że zupełnie na nas tam nie wpływają czy nie działają, natomiast no na koniec to my się po prostu skupiamy na tym, że jest najważniejszy mecz przed nami z wielu powodów i my ten mecz po prostu chcemy wygrać, bo to jest mecz po prostu najbliższy, jaki nas czeka, bo to jest mecz z bezpośrednim jakby rywalem i zespołem, który jest obok nas w tabeli. I to jest mecz otwarcia naszego stadionu i po prostu to są wszystko powody, dla których my chcemy, czy zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać, a co będzie w kolejnych meczach, no to będziemy się nad tym jakby zastanawiać już w kolejnych dniach. Jeszcze jedno pytanie nadesłane przez EUKS Fans. W meczu z Chrobrym nikt nie pauzuje za kartki, ale jest wielu zawodników zagrożonych pauzą w kolejnych spotkaniach. Nie boi się pan, że któregoś z nich zabraknie w spotkaniu z Arką, czy też w Derbach Łodzi?
No tak, jest kilku zawodników zagrożonych, ale no znowu to nie jest coś, co tam, nie wiem, powiem, powiedzmy, determinuje nasze wybory personalne, czy będzie wpływało w jakimkolwiek stopniu na zachowania zawodników, bo jak powiedziałem, dla nas najważniejszy jest mecz z Chrobrym, na tym się skupiamy, mamy szeroką kadrę, wielu zawodników albo już jest w 100% zdrowa i praktycznie gotowa do gry, albo już to jest kwestia tylko dni, że to się wydarzy. Mam nadzieję, że w najbliższych, powiedzmy, godzinach, na najbliższym treningu, czy dzisiejszym, czy jutrzejszym takim przedmeczowym, nic się nie wydarzy i że my ze wszystkich tych zawodników będziemy mogli gdzieś tam wybierać, więc są tacy, którzy czekają na swoją szansę w kolejnych meczach i jeżeli któryś z zawodników wypadnie za kartki, no to jestem przekonany, że po prostu wskoczy w jego miejsce ktoś, kto też będzie do gry gotowy i będzie też chciał coś pokazać pozytywnego, więc wiemy o tych zagrożeniach, ale no nie skupiamy się na tym zbyt mocno. Dzień dobry, Filip Kieski, Łódzki Sport. Panie trenerze, a co ze zdrowiem Kimczaka? Bo nie widać było na Zagłębiu, że przydałby się jednak zmiennik. No tak, Klima już jest praktycznie zdrowy. Ten tydzień to był już taki, w którym on pracował normalnie na pełnych obciążeniach, czyli ja go rozpatruję pod kątem udziału w tym najbliższym meczu. Chcąc, nie chcąc, przejdzie pan do historii, to jest bardziej, wiąże pan buty, wiąże to bardziej trema, czy bardziej pan czuje się zmotywowany? Nie no, to przede wszystkim jest zaszczyt i wiem, że tutaj każdy z trenerów, którzy byli na moim miejscu wcześniej, dołożyli swoją cegiełkę, czy większą, czy mniejszą, do tego, że ten stadion powstaje, że drużyna wygląda tak, jak wygląda i ja mogę się tylko cieszyć, że to mi będzie dane poprowadzić ten pierwszy mecz na tym nowym stadionie. To nie jest coś, co mnie jakoś tam, nie wiem, paraliżuje czy coś takiego, bo po prostu zawsze tutaj, czy przy jednej, czy teraz, to pewnie już szczególnie, no to jak mogę sobie to tylko wyobrażać, przyjemnie jest tutaj prowadzić zespół przy takiej publiczności, przy takich kibicach i tutaj to myślę, że to po prostu będzie razy cztery. No. Pasewicki Telewizja, panie trenerze, jak mamy rozpatrywać tego Chrobrego? Bo z jednej strony to jest zespół, który ma tyle samo punktów, co wy. Piąta drużyna ligi, a z drugiej strony patrzymy tak. Z Jastrzębiem chyba przegrali, z Puszczą remis, ale z Koroną remis. To jest tak naprawdę strasznie niewygodny, by powiedział przeciwnik, też mając w pamięci to, co się wydarzyło w Głogowie. Tak, tak, tak. No, generalnie chyba jak patrzymy, jak spojrzymy na tą ligę, no to ona tak wygląda, bo naprawdę wiele tych meczów, nawet w tej rundzie szczególnie, gdzie powiedzmy, tak jak mówię, to jest taki moment sezonu, często to podkreślam, że te potknięcia tych faworytów widać. Niektórzy cieszą się z naszych potknięć, my cieszymy się z potknięć innych drużyn i tak to wygląda. Ta liga, nie chcę mówić, że ona jest wyrównana, no ale jest tak naprawdę 10 drużyn, które aspirują do tego, żeby grać w barażach. Z kolei na dole też to jest inna sytuacja niż chociażby rok temu, gdzie spadała jedna drużyna i powiedzmy już na pewnym etapie sezonu było wiadomo, kto najprawdopodobniej to będzie. Dzisiaj walka na dole też jest zażarta, że tak powiem i każdy naprawdę daje absolutnego maksa w każdym meczu, co powoduje, że te wyniki są trudne gdzieś tam do przewidzenia i jeżeli chodzi o Chrobrego i ostatnie mecze, no to też do pewnego momentu to była absolutnie najlepsza defensywa w lidze i patrzymy na ostatnie spotkania i tak naprawdę patrząc tylko na ilość bramek straconych, bo nie chcę mówić o tym, czy drużyny miały bardzo wiele sytuacji, czy to były tam zasłużone, czy wypracowane gole, czy to były jakieś błędy Chrobrego, natomiast po prostu sama liczba straconych goli zastanawia. Tak to wygląda, natomiast my się nastawiamy na to, że to będzie trudny mecz z wymagającym przeciwnikiem, z przeciwnikiem takim zorganizowanym w określony sposób i my się po prostu jak przed każdym meczem koncentrujemy na tym po prostu jak oni grają, a nie konkretnie na tym jak punktują w ostatnim czasie, jak punktują u siebie na wyjazdach, no to są wszystko rzeczy takie przed meczem, ciekawostki bardziej niż rzeczy, które później mają przełożenie, więc dla nas to jest po prostu solidny zespół, który my musimy przełamać. Motorem napędowym drużyny z Głogowa jest Dominik Piła, wy też to odczuliście. Pan macie pomysł, jak go trzymać? Tak, tak. No, strzelił nam bramkę w tamtej rundzie, w ostatnim czasie też
powiedzmy, z jego strony zagrożenie dla drużyn przeciwnika gdzieś tam występowało. Więc na pewno to jest jeden z tych zawodników, o których powiedziałem, jakaś indywidualność, na którą my musimy gdzieś tam mocniej zwrócić uwagę, ale to nie tylko on. Nie ma więcej pytań, to ja tylko przypomnę, że cały czas w sprzedaży są pakiety z okolicznościowymi koszulkami, szalikami, biletem, można je nabywać w kasach także ostatnia już pula wejściówek na jutrzejsze spotkanie, ostatnia pula mini karnetów, coraz mniej do zakupienia jest ich, więc wszystkich niezdecydowanych zapraszamy i widzimy się jutro w komplecie na Stadionie Króla. Przypominamy 20:30 początek meczu, od godziny 16:00 otwarcie stref kibica wokół stadionu, a od godziny 18:00 już na stadionie część artystyczna. Do zobaczenia, bądźcie z nami. Do zobaczenia.